wszystkich serdecznie. W drugim materiale w tym roku, więc musimy trochę przyspieszyć. Dzisiaj trochę z treningu klatki i barków. Można powiedzieć, że taki pierwszy oficjalny tydzień przygotowań. Jeśli chodzi o kontekst i trochę prywaty, to waga na ten moment wynosi 107,2 kg. I będąc bardzo optymistycznym, mamy 20 kg do zrzucenia. Natomiast nigdzie nam się nie pali. Myślę, że spokojnie możemy przeznaczyć na ten etap 6 miesięcy, więc jeśli jesteście ciekawi moich dalszych poczynań, to jest odpowiedni moment, żebyście kliknęli subskrypcję. Nie przedłużam, zaczynamy. Myślałem, że Jura idzie. Głównym i bazowym ćwiczeniem na mięśnie klatki piersiowej w tym bloku treningowym jest wyciskanie chwytem biakromicznym, które charakteryzuje się tym, że łapiemy trochę węższym chwytem, dzięki czemu możemy uzyskać trochę większy zakres ruchu zamiast konwencjonalnego wyciskania. Natomiast jeśli chodzi o samo zaangażowanie mięśni piersiowych, nie powiedziałbym, że jest ono większe. Niemniej większy zakres ruchu może dawać dodatkowe benefity na płaszczyźnie rozbudowy masy mięśniowej. Zaczynam od 110 kg, co serię ciężar będzie szedł w górę kosztem ilości powtórzeń, dzięki czemu każda seria będzie równie ciężka. Dobra, ciężko widzę tą metamorfozę. Ostatnia seria. W następnym planie przechodzę już do konwencjonalnego wyciskania, co pozwolimy po prostu zwiększać ciężar. Natomiast nie z tego tytułu, że będzie tutaj zachodziła adaptacja na płaszczyźnie rozbudowy masy mięśniowej, ale z tego tytułu, że po prostu wyciskanie w wariancie konwencjonalnym jest prostszą wersją tego ćwiczenia ze względu na krótszy zakres ruchu, jeśli chodzi o same elementy progresji. Ponieważ tego dotyczyło również jedno z pytań, które zadawaliście w poprzednim materiale, to poruszę ten temat w następnej części filmu. Jula, staniesz? Jula też już zaczęła przygotowania do zawodów, tak nawiasem, nie? Jeszcze wszystkiego nie zdradzamy? Wcześniej niż ja. Jeszcze ty zaczęłaś od nowego roku, jak 90% Polaków. Jeszcze nie zdradzamy dokładnych planów. Wyciskanie sztangi na ławce skośnej. Jeśli chcecie więcej wiedzieć szczegółów na temat tego ćwiczenia, to cofnijcie się kilka materiałów wcześniej do jednego z treningów klatki piersiowej. Tam szczegółowo przedstawiłem m.in. różnice, jakie są, jeśli chodzi o wyciskanie na ławce poziomej, a wyciskanie na ławce skośnej. Zaczynam. Tutaj Bartek dobrze zauważył, że mamy już początek lutego, więc prawdopodobnie z tych 90% zostało już 10. Bardzo często w tym ćwiczeniu czynnikiem limitującym nie są mięśnie naramienne, a stabilizacja centralna, więc jeśli chcemy, żeby to ćwiczenie było efektywne na płaszczyźnie rozbudowy barków, to albo równolegle wzmacniamy stabilizację, albo w pewnym momencie przenosimy się na bardziej stabilny i też prostszy wariant, jak m.in. wyciskanie siedząc na ławce. Dobra, przechodzimy do kolejnego zestawu ćwiczeń, w którym uwzględniam tak zwaną podwójną progresję. To jest jeden z tych tematów, o który pytaliście w komentarzach pod poprzednim materiałem. Metodyka polega na tym, że nie manipulujemy wyłącznie ciężarem, ale również zakresem ruchów, więc nie zwiększam ciężaru z treningu na trening, ale staram się zrobić większą ilość powtórzeń. Jeśli dojdę do górnego zakresu, w tym wypadku jest to od 10 do 12 ruchów na serię, to na następnym treningu zwiększam ciężar, natomiast wracam do w tym wypadku 10 ruchów. Dobrze, to będą, nie, miałem powiedzieć, że to będą ciężkie przygotowania, ale mam nadzieję, że będą lżejsze niż
Poprzednie myślę, że mam trochę więcej masy mięśniowej. To oczywiście wyjdzie gdzieś tam po drodze czy spod sam koniec, ale jestem dobrej myśli. Kaloryczność też jest stosunkowo wysoka, bo zaczynam od 4000, czyli w zasadzie takiej kaloryczności, którą kończymy etap budowania masy mięśniowej, więc jest z czego schodzić, więc będzie dobrze. Generalnie zauważycie, że łapy powiedzmy w trochę nietypowy sposób. Z tego tytułu po prostu, że trany na tej maszynie są dla mnie za długie, więc skracam trochę ramię dźwigni, dzięki czemu nie czuję takiego napięcia na mięśniu w głowym ramienia. To mi pozwala skupić się po prostu na mięśniach klatki piersiowej. Nie? Bo gdybym pracował na dłuższej dźwigni, no to jednak raz, że byłoby to niekomfortowe, a dwa, czułbym właśnie napięcie nie tam, gdzie trzeba. Kolejne ćwiczenie podpatrzone u Mateusza Bobrowskiego, którego serdecznie pozdrawiam, a które pozwoli nam wielowektorowo przetrenować mięśnie na ramieniu. Zaczynamy od płaszczyzny czołowej, rotując ramię do rotacji, w tym wypadku wewnętrznej. Tutaj jeśli chodzi o komfortowy i bezpieczny zakres ruchu, jest on stosunkowo krótki. Wykonujemy od 10 do 12 powtórzeń, po czym ustawiamy ramię neutralnie i wysuwamy je do płaszczyzny łopatki. Wykonujemy znowu od 10 do 12 powtórzeń. Pilnujemy, żeby barki nie unosiły się do góry. A następnie wysuwamy ramię do przodu, rotując je do zewnątrz, co umożliwia nam większy zakres ruchu. I wykonujemy znowu od 10 do 12 powtórzeń. Tak więc cała seria zakłada od 30 do 36 ruchów. Na dzisiaj wszystko. Było jeszcze jedno pytanie dotyczące czynnika limitującego, więc trochę więcej na ten temat powiem w następnym materiale. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zostawcie komentarz. Kciuk w górę, a może nawet subskrypcja, albowiem nic was to nie kosztuje, a mi to może kiedyś pomóc. Cześć!